Kobiety despotów. Od czasów starożytnych do XXI wieku. Do szaleństwa oddane i posłuszne. Kobiety Juliusza Cezara i Napoleona, Lenina i Stalina, Mussoliniego i Mao Zedonga, Goebbelsa i Hitlera, Nicolae Ceausescu, Fidela Castro i Rezy Pahlaviego, Michaiła Gorbaczowa, Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki. Często zazdrosne i żądne władzy. Żony i kochanki. Nieraz bite, osamotnione i zdradzane. Kleopatra. Piękna królowa Egiptu, która przeszła do historii jako kobieta o nieokiełznanym temperamencie i chciwości. Silna i kochająca władzę. Uosabiała wszystko, czego Rzymianie nie znosili. Uważali ją za śmiertelnie niebezpieczną, za prawdziwe wcielenie zła. Prototyp femme fatale. Była o krok od władania Imperium Rzymskim. Maria Walewska. Polska piękność, która urodziła Napoleonowi syna. Wierzyła mocno, że jej związek z Bonaparte przysłuży się Polsce. Jedna z nielicznych kobiet, które cesarz Francuzów naprawdę kochał. Przynajmniej Polacy tak wierzą. Nadjeżdża Alilujewa. Czuła od razu do barbarzyństwa Stalina. Matka dwojga dzieci wielkiego językoznawcy. Delikatna kobieta, cierpliwie znosząca jego zdrady. W jednej z wersji popełniła samobójstwo. Według innej zastrzelił ją sam Stalin. Clara Petacci. Kochanka Ducze. W obliczu klęski faszystowskiej dyktatury nie skorzystała z możliwości ucieczki do Hiszpanii, lecz pozostała z dyktatorem do końca. Powieszono ją razem z Mussolinim na Piazzale Loreto. He Jingzhen, żona Mao Tse-tunga, zaprawiona w boju komunistka, z czasem stała się zmęczoną życiem niespełnioną kobietą. Urodziła 6 dzieci, z których aż 5 zmarło lub zaginęło. Zapadła na schizofrenię. Elena Petrescu. Używała tytułu doktora nauk chemicznych, a w rzeczywistości zaś skończyła zaledwie 4 klasy szkoły powszechnej. Przy mężu, Nicolae Ceausescu, Słońcu Karpat trwała do końca. Rozstrzelano ich razem w niejasnych okolicznościach. Ludmiła Szkrybniewa. Największa zagadka Kremla XXI wieku. Przyszły mąż sprawdzał jej wytrzymałość, spóźniając się na umówione spotkania ponad 1,5 godziny. Kiedy dowiedziała się, że Władimir Putin zdecydował się zostać prezydentem, podobno płakała całą noc. Ludzie, którzy mieli okazję się z nią zetknąć, twierdzą, że jest serdeczną i ciepłą kobietą. Za życie z facetami o twardych sercach chorowały na nerwice, nieraz ginęły w niewyjaśnionych okolicznościach czy popełniały samobójstwa. Kobiety despotów.